rozdawanie modułów przy klatkach schodowych, modułów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie urządzenia i pracy na przykład korzystających ze sklepu. To tylko kilka argumentów, jakie mieszkańcy katowickiej Koszutki podawali za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy. Chodzi im głównie o jeden sklep w rejonie Słonecznej Pętli. Myślę, że jeżeli prawo będzie respektowane, zakładam, że tak, to przynajmniej w godzinach nocnych nie będzie spędu wokół punktów, które sprzedają przez 24 godziny, do tej pory sprzedawały alkohol przez 24 godziny na dobę. Różnych ludzi, którzy tam pozostają i spożywają ten alkohol i potrafi to trwać przez całą noc. Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali uchwałę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu. To już szósta dzielnica w Katowicach, w której będzie obowiązywać nocna prohibicja, a alkoholu nie będzie można sprzedawać w sklepach i na stacjach benzynowych pomiędzy 22 i 6 rano. Mam już pewne doświadczenia w tym zakresie i nie ukrywam, że tam, gdzie te ograniczenia były wprowadzane, spotykamy się z reakcją mieszkańców pozytywną. Szczególnie te osoby, które mieszkają w bezpośredniej bliskości tego typu punktów handlowych, no wyrażają w stosunku do radnych, no nie ukrywam, podziękowania. I te osoby są bardzo zadowolone. Jednak nie wszyscy są tego samego zdania. Przeprowadzone konsultacje społeczne na temat ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu na Koszutce nie przyniosły w lutym jednoznacznych wyników. Głosy, które zostały uznane za ważne, rozłożyły się niemal porówno. Więcej osób opowiedziało się za tym, aby nie było prohibicji w dzielnicy Koszutka. Za niewprowadzaniem zakazu było 21 głosów więcej. Prezydent Katowic poprosił o opinię Rady Dzielnicy, a ta opowiedziała się za prohibicją. Właśnie zignorowanie opinii większości mieszkańców biorących udział w konsultacjach wytykało prezydentowi na sesji kilkoro radnych. Nikt nie jest przeciwko mieszkańcom. To ja dwoma rękami opowiadam się za nimi, ale wydaje mi się, że problem rozwiązania tego sklepu nie leży w tym, że wprowadzamy prohibicję na całej dzielnicy, ale problem w tym, żeby przestrzegać prawa, czyli służby. Może trzeba spróbować jeszcze raz je uruchomić i spróbować tego, żeby tam utrzymać porządek. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to alkoholu nie będzie można kupić na Koszutce od godziny 22 do 6, podobnie jak ma już to miejsce w Śródmieściu, Bogucicach, Dąbrówce Małej, Szopienicach, Burowcu i Załężu.